smakkujaw.pl, cebulowe buły. Upiekę dzisiaj rewelacyjne buły cebulowe. Ja nazwałam je bułami, ponieważ ich wielkość będzie nieco większa od małych bułeczek, a nieco mniejsza od rozmiaru chleba. A zatem będziemy potrzebowali mąkę. My tutaj mamy taką do wypieku chleba domowego, już połączonego z cebulką. Będzie potrzebne 300 ml letniej przegotowanej wody i użyjemy trzech produktów z regionu kujawskiego, a będą to drożdże z Wierzchosławic, produkowane przez Cykorię SA. Blachę wysmarujemy margaryną palmą z Kruszwicy. Do naszych bułeczek dodamy też łyżkę soli. Nie ma takiej potrzeby, ale jeśli ktoś woli bardziej konkretny smak, to proponujemy dodać. My używamy sól kujawską, a Kujawy, jak wiadomo, znane są z produkcji soli. Będzie potrzebna pałka do wstępnego wymieszania składników i ręce do wyrobienia ciasta. Przyrządzenie tych bułeczek jest bardzo proste. Już wsypuję do makutry pół kilograma mąki do wypieku domowych. Dosypujemy suszone drożdże i za moment dodamy 300 ml przygotowanej letniej wody. Ponieważ ja lubię słoną wersję bułeczek, to dodam łyżkę soli, ale oczywiście nie jest to niezbędne. Jeszcze wszystko zakręcę i już się zabieram do wyrabiania ciasta. Ciasto już mam wstępnie wyrobione, a zatem mogę się przenieść na stół. Będzie mi po prostu wygodniej. O, jeszcze kilka minut i ciasto będzie gotowe. Jest to wspaniałe ćwiczenie dla naszych rąk. Jak macie w domu dzieci, zachęcam, żeby pomogły przy wyrobieniu ciasta. Wtedy usprawni to zdecydowanie ich paluszki. Ciasto jest już doskonale wyrobione. Formujemy teraz kulę i wkładamy do miseczki, na której nasypaliśmy wcześniej troszeczkę mąki. Wkładamy kulę, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce, na razie na 20 minut. Minęło już 20 minut, zaglądamy do naszego ciasta. Już nam wstępnie wyrosło, a zatem podzielimy teraz na 4 części i uformujemy bułeczki. O, tak sobie podzielimy i mniej więcej. O, ciasto mamy już podzielone. I będziemy teraz formować bułki. Troszeczkę to jeszcze tak ugnieciemy. O, i możemy już formować według własnych upodobań bułeczki. I położymy na blaszkę wysmarowaną wcześniej tłuszczem i o, kładziemy bułki i one będą wyrastały kolejne, tym razem 40 minut. 40-50 minut, w zasadzie do momentu, jak zwiększy się dwukrotnie ich objętość. Mamy już drugą bułeczkę, one nie muszą być takie równomierne. I robimy kolejną. Pamiętajmy, żeby zachować odstępy, ponieważ bułki nam jeszcze wyrosną i żeby nam się nie posklejały. O, mamy następną i ostatnią bułeczkę. Już jest gotowa. Wykładamy i tak jak powiedziałam, około 50 minut odstawiamy w ciepłe miejsce. Przykrywamy ściereczką. O, i odstawiamy. Minęło już 50 minut. Sprawdzamy, jak nasze bułeczki pięknie nam wyrosły. W zasadzie to są takie mini chlebki, ale tak naprawdę o to nam chodziło.
I teraz wstawimy je do nagrzanego na 220 stopni piekarnika na środkową półeczkę i nastawiamy grzałkę górną i dolną. Będziemy te bułeczki piekli około 30 minut, ponieważ one są nieco większe, ale pamiętajmy, że musimy zawsze kontrolować proces pieczenia. Zdarza się tak, że trzeba grzałkę górną wyłączyć, ale to naprawdę bywa różnie. Trzeba co jakiś czas do bułeczek zaglądać. Zaglądamy do naszych bułeczek. O, już są idealnie upieczone, a zatem wyłączamy gaz i wyjmujemy nasze bułeczki. Przesmarujemy je teraz zimną wodą, pędzlem i zostawimy do odparowania. Ważne, żeby je posmarować, wtedy skórka się zrobi taka bardziej chrupiąca. O, już mamy gotowe i teraz zostawimy do odparowania. Nasze bułeczki już nam przestygły, a zatem przekroimy. Zobaczymy, jakie są w środeczku. O, bułeczki się naprawdę pięknie upiekły. W zasadzie mamy tutaj takie różne formy, bo to jest, można powiedzieć, że to jest mały chlebek, to są bułeczki, ale naprawdę, jak widzieliście, przyrządzenie tych bułek nie sprawia naprawdę większego kłopotu. One są bez porównania smaczniejsze od bułek kupionych nawet w piekarni. Ponieważ mnie dzisiaj zabrakło bułek i kupiłam jedną bułeczkę w piekarni na śniadanie, ona się bardzo kruszyła. Koszt takiej porcji, jakiej tu my mamy, to tylko 3 zł. Wkład pracy naprawdę niewielki, a zatem warto upiec taką bułeczkę, która wytrzymuje naprawdę tydzień czasu, jest świeża, elastyczna, rewelacyjna w smaku. A zatem życzymy smacznego.